Są wyższe od poprzedniczek, mają łukowaty kształt i co najważniejsze, są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W sumie w Częstochowie na Alei Wojska Polskiego powstaje 5 nowych kładek dla pieszych. Właśnie trwa ich montaż, a najbardziej zainteresowani ich powstaniem skorzystają z nowych przejść na początku września. Remont alei to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w ostatnich latach w Częstochowie. Nad remontowaną w Częstochowie drogą krajową nr 91 osadzone zostały konstrukcje budujące kładki dla pieszych. Choć brakuje jeszcze schodów, które będą prowadziły do kładek, planuje się, że zostaną one wybudowane w najbliższych tygodniach, aby kładki mogły służyć mieszkańcom, zwłaszcza uczniom, od nowego roku szkolnego. Obiekty powstaną na wysokości ulic Stromej, Prostej, Powstańców Śląskich, Okrzei i Mireckiego. Kładki po osadzeniu na podporach pierwszych dwóch we wspomnianych lokalizacjach będą budowane dojazdy do nich, będą to też kładki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, więc pochylnie, a te, które będą kolejne do montażu, są już scalane na powierzchni, bo ich elementy przyjechały na budowę. No i w kolejnych trzech lokalizacjach należy się w następnych tygodniach spodziewać także dźwigu, który będzie osadzał je właśnie na podpory i będziemy mieć wówczas taki obraz już niemal docelowy tego, jak będą te konstrukcje wyglądały po zakończeniu budowy. Nowe kładki zastąpią stare, wyeksploatowane i rozebrane już obiekty, które niedawno służyły jako przejścia nad dawną Gierkówką. Całkowity koszt budowy tych nowych szacowany jest na 21 milionów złotych. Planuje się, że prace związane z przebudową DK 91 zostaną zakończone pod koniec tego roku.